Sponsorem programu Zew Natury jest producent ubrań myśliwskich Deer Hunter. Na program Zew Natury zapraszają sponsorzy: Czeska Zbrojowka, Incorsa, forhunting.pl, Termasel, Two Wolves, Kolba.pl, Epolowanie, Wilkor oraz Vacuum Global. Niemal od początku swojej łowieckiej kariery gdzieś w duchu zawsze marzyłem o tym, żeby zapolować właśnie tutaj, zmierzyć się z naprawdę dzikim i ciężkim terenem. Ale najważniejsze dla mnie jest to, że możemy być tutaj razem. Więc zapraszam Was serdecznie na dziką przygodę w Bieszczadach. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek programu Zew Natury. Marzenia. Jak dobrze je mieć. Jak dobrze nie błądzić w życiu po omacku, niczym w gęstej mgle. Kiedy mamy jasno sprecyzowane cele, łatwiej jest nam je osiągnąć. Łatwiej zaplanować do nich drogę. Nawet jeśli z początku wydają się tak bardzo odległe. Spełnianie marzeń oczywiście kosztuje. I nie mam tu na myśli tylko pieniędzy. Aby osiągnąć cel, trzeba poświęcić temu uwagę. Trzeba to zaplanować i dobrze przygotować. Włożyć w to wysiłek. Ale jeśli jesteśmy konsekwentni w realizacji swoich marzeń, osiągniemy swój cel. Jestem już niedaleko spełnienia swojego małego marzenia. Połykam kolejne kilometry i zbliżam się do celu. I choć jeszcze trochę muszę poczekać, to już teraz czuję tak dużą ekscytację, że nie mam miejsca na czucie zmęczenia. A przecież już za kilka godzin czeka mnie naprawdę trudne polowanie. Pierwszy poranek w górach. Na razie w otoczeniu znajomych, ale już w tym momencie wiem, że to musi skończyć się przyjaźnią. Jedną z najcenniejszych rzeczy w życiu człowieka. Czymś, co zostanie z nami do końca życia. No i oczywiście wspomnienia. Z każdego polowania mógłbym ułożyć osobną historię. Każde wzbudza emocje. Szczególnie dla tych, którzy na łowy udają się po raz pierwszy, mając okazję złożyć wyjątkowe przyrzeczenie. Przystępując do grona myśliwych, ślubuję uroczyście. Przystępując do grona myśliwych, uroczyście. To bardzo wzruszający moment w życiu przyszłego myśliwego. Chyba najbardziej podniosła chwila. Sam pamiętam jeszcze te emocje, tą tremę i tą odpowiedzialność. Na chwałę łowiectwa bądź prawym myśliwym. Niech ci Bóg darzy, niech ci Bóg da. Bóg też! Brawo! Będziemy losować stanowiska, ja troszeczkę je przemieszam, żeby nie było tak całkiem dobrze i patrzymy na liczbę 20. Na takim polowaniu może być tylko dobrze, panie kierowniku.
I nieważne, jaki wylosuje numer. Ważne, że poluje w doborowym towarzystwie. Pod okiem odpowiedzialnych ludzi. Prawdziwych górali. Czas wyruszyć w teren. Kilka samochodów wystarczy na naszą niewielką grupę myśliwych. Początek drogi na łowisko prowadzi jeszcze przez równinę. Góry jakby chciały mnie stopniowo ze sobą oswoić. Będą mnie wchłaniać powoli, żeby mnie nie wystraszyć, nie zrobić mi krzywdy. A ja będę gromadził w pamięci te piękne obrazki, którymi raczą mnie od samego początku. Będę celebrował każdą chwilę spędzoną w tym magicznym miejscu. Z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy mnie tutaj zaprosili i fantastycznie ugościli. Z którymi już za chwilę rozpocznę wspaniałą przygodę. Rozpocznę polowanie w jednym z najbardziej dzikich miejsc w Polsce. W Bieszczadach. Nareszcie dotarłem na miejsce. Dzisiaj natura szybko dała nam do zrozumienia, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w górach, bo właśnie tutaj pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. W jednej sekundzie zaczęło wiać, niebo się zachmurzyło i pogoda nie jest przyjazna. Ale to mój wybór, ponieważ chciałem dotrzeć w najdziksze ostępy naszego kraju. Bo właśnie tutaj, dzisiaj mam przyjemność zapolować z moimi przyjaciółmi. Po pierwszych minutach już wiem, że to na pewno nie będzie łatwe polowanie. Kiedy tutaj jechałem, wyobrażałem sobie zupełnie coś innego. Przepiękne obrazki, góry skąpane w słońcu, bieszczadzką, polską, złotą jesień. Niestety natura postanowiła inaczej i przywitała nas inną aurą. I chociaż dla myśliwego pogoda jest dobra albo bardzo dobra, to nie ukrywam, że w tych warunkach będzie mi naprawdę ciężko usłyszeć nadchodzącego zwierza. Teraz muszę się mocno skoncentrować, bierzemy się do roboty i czekamy na naszą przygodę.
wszyscy mateczni przede mną, pogoda, jak również zimowa szata zwierząt spowodowały to, że w ostatniej chwili zauważyłem chmarę idących byków jelenia szlachetnego. Miejsca na oddania strzału praktycznie nie było. Ale fantastycznie było pooglądać zwierzynę, która próbowała mnie przechytrzyć myśliwego, co skutecznie zresztą jej się udało. Uwielbiam takie obrazki. Okazuje się, moi drodzy, że nie tylko bieszczadzka natura potrafi mnie zaskoczyć. Zaskoczyła mnie również logistyka, jak i rozwiązania w organizacji polowania. Znam te obrazki trochę z innej strony. W moich stronach do lasu wysyłamy nawet 200 koni, ale tych mechanicznych. Tutaj nawet 200 koni mechanicznych nie dałoby rady temu jednemu fantastycznemu górskiemu zwierzakowi. Właśnie widzę, że wracają moi koledzy, a to znak, że koniec pierwszego miotu. Strzałów padło kilka, mam nadzieję, że moi koledzy są bardzo szczęśliwi. Niesamowita sytuacja, ponieważ następny dowód mam na to, że jestem w górach. Torujemy sobie drogę ciupaszką. Bardzo proszę, to dowód na to, że burda żył któremuś z moich kolegów. Co najważniejsze jednak jest, kiedy odbierzemy życie zwierzęciu, naszym obowiązkiem jest zagospodarowanie tuszy, bo to jest prawidłowe gospodarowanie zasobami natury. Thank you.
Po małym przemarszu, po górkach i pagórkach przyszedł czas na posiłek. Nic lepiej nie smakuje jak ciepłe jedzonko na świeżym powietrzu. Tak właśnie sobie to wyobrażałem. Przepiękne góry pomalowane słońcem i polską złotą jesienią. W tej chwili pożegnałem się z kolegami i wylosowałem stanowisko numer 14, na które się udaję. Zobaczymy, co przyniesie nam los i święty Hubert. Dosłownie kilka kroków, jaka zmienność terenu. Dokładnie o tym marzyłem. Dlatego warto tutaj być. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ jest to mój debiut. Jestem po raz pierwszy w Bieszczadach. Trawa. Zupełnie taka sama, jaką znam. Drzewa zupełnie podobne, ale kiedy patrzę na niebo, jest zupełnie inne. Nawet powietrze zupełnie inaczej pachnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek tutaj wrócę, ale wiem na pewno, że zabiorę ze sobą do domu przepiękne obrazki, które zostaną ze mną do końca życia. Dlatego zachęcam Was serdecznie. Ruszajcie teraz. Ruszajcie w Polskę poznawać nowe tereny. Bo każde miejsce, w które traficie, będzie zupełnie inne od tego, jakie do tej pory znacie. To wartość dodana dla naszej duszy i ciała. Przeszły mnie ciarki po plecach. To bardzo ważne, żeby ludzie, którzy biorą udział w polowaniach zbiorowych i nie tylko polujący, mieli ogromne doświadczenie. Tak jak ten człowiek z naganki, który niemal oddał pokłon temu rozpędzonemu zwierzęciu. Być może dzięki temu uniknął czołowego zdarzenia. Od jakiegoś czasu na niebie szukam wspaniałych lotników ptaków drapieżnych. Być może spowodowane jest to tym silnym wiatrem, bo jak do tej pory nie zauważyłem ani jednego. Ale za to słyszę co chwilę powodujące dreszcz na plecach skrzypienie starych drzew. Jest ich tutaj bardzo dużo i w większości skazane są na naturalną śmierć. Ale nie wszystkie padną łupem natury. Mimo tych trudnych warunków, prowadzona jest tutaj gospodarka leśna.
Tutejsi leśnicy robią to jednak trochę inaczej niż na równinach. Wchodzą do gęstego lasu i wycinają pojedyncze drzewa. Z zalesieniami doskonale radzi sobie natura w sposób naturalny, rozsypując dookoła swoje nasiona. W ten właśnie sposób lasy, przyrastając piętrami, tworzą idealne warunki do bytowania dzikiej zwierzyny. W horyzoncie co prawda dalej nie pojawiły się żadne jastrzębiowate, ale pojawiły się za to kruki. Tak sobie myślę, bo to przecież bardzo inteligentne ptaki, że wypracowały sobie pewien schemat. Słysząc strzały, prawdopodobnie zjawiły się tutaj po to, aby ucztować na resztkach upolowanej zwierzyny. W każdym pędzeniu na głowach myśliwych przybywa co róż jakaś nowa gałązka. To złom. To dowód na to, że bur darzy. Ale to chyba dzisiejszego dnia nie jest najważniejsze. Najważniejsze są uśmiechy na twarzach tych ludzi, wspaniała atmosfera i przyjaźń niejednokrotnie do końca życia. Czy tak wyobrażałem sobie moje pierwsze polowanie w górach? Chyba nie do końca. Jadąc tutaj, wyobrażałem sobie piękne krajobrazy, skąpane w promieniach słońca szczyty gór, snujące się powoli po okolicy zwierzęta. Tymczasem zastałem jedne z najtrudniejszych warunków, w jakich przyszło mi polować. Ale te wszystkie trudności tylko dodają mi sił, a ten dziewiczy, niemal nieodwiedzany na co dzień przez człowieka teren, tylko wzmacnia moje wrażenia z kontaktu z tutejszą przyrodą. To nie koniec mojej bieszczadzkiej przygody, choć dzisiaj muszę się z wami powoli żegnać. Mam jednak cichą nadzieję, że tak jak ja, zdążyliście się zarazić tym wspaniałym klimatem i zobaczymy się w tym samym miejscu już za tydzień.